Pamiętacie Krystiana Kosowskiego? To taki informatyk, który w SI zakładał związki. I za to, co zrobił, jego szef go zwolnił. Wtedy cały internet o tym huczał. A po wczorajszym jakby reportażu, gdzie słyszycie, że związkowiec, nasz związkowiec, operator, został wydalony z budowy, wypiszecie takie komentarze, tylko wy powinniście huczeć. Dlatego ja już mam dość waszego marudzenia, nie? Że nic się nie zmieni, a co to, to, tylko wy się trochę ruszcie. Bo z tego co widać, to potraficie tylko siedzieć na kanapie i jaśnie pan będzie komentował. A jak do roboty, to ostatni. A jak takie podejście widać, to co się dziwić, że wy macie takie małe stawki? Ci związkowcy ze związków właśnie operatorskich, zbudowlanych, coś robią, a wy sobie tylko siedzicie jak, nie wiem, na igrzyskach w Rzymie łaskawie wydajecie wyroki. Zastanawiałem się wtedy, czy warto cokolwiek robić z taką branżą, jeżeli większość to zwykłe lenie. A nasza praca, i związkowców, i moja, jest opluwana. Bo na jakichś grupach, jeżeli się tłumaczy ludziom, dziwne, że to jeszcze robię po tylu latach i po tylu opluwaniach, nie? Odechciewa się.